Tajemnicza paczka od tajemniczej YouTuberki? Tak, to ona! A tak naprawdę nie do końca ta paczka jest taka tajemnicza, bo wiem od kogo ona jest. A mianowicie od Muffinart i pewnie jeszcze od Kitka, tak mi się wydaje. No chyba, że Kitek jednak mnie nie lubi na tyle, żeby coś mi włożyć fajnego do paczki. Taka opcja też może być. Niektórzy z was pewnie pamiętają, że wysłałam jakiś czas temu, naprawdę już grubych kilka miesięcy temu, paczkę właśnie do Muffinart z moimi rzeczami ze sklepu i tam była jeszcze figurka tego robota z tych Milky Secret Boxów, bo jej się cały czas nie udawało go trafić, a ja przy pierwszym otwieraniu od razu go trafiłam, po prostu stwierdziłam, że muszę jej go przekazać, a teraz widzicie, dostałam paczuszkę od niej, zobaczcie jak jest przepięknie opakowana w jaki różowy papier, więc musiałam się też tak ubrać na różowo, no nie? I dodatkowo, słuchajcie, na pewno ja dla niej też jakąś paczuszkę wyślę. No chyba, że tu będą jakieś same słabe rzeczy, to wtedy nie wyślę. Nie, no wyślę na pewno. A może chcecie na przykład zobaczyć więcej na moim kanale takich różnych filmików, gdzie z różnymi osobami z YouTube'a wymieniamy się paczkami, po prostu wiecie, wysyłamy je do siebie i może chcecie zobaczyć też odcinek, jak pakuję tą paczkę dla Muffinart, to jeżeli tak chcecie, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapek w górę, tak wiecie, 20 tysięcy najlepiej i na pewno coś takiego wam przygotuję. Ale ją Muffina zapakowała, matko jedyna, jakby co najmniej miała przeżyć jakąś apokalipsę, aż mi trochę szkoda jest, wiecie co, ten papier niszczyć, bo tak ładny jest, różowy i w ogóle, ale no, trzeba się dostać do tej paczki, no nie, zobaczyć, co tam jest ciekawego. 5 minutes later. Udało mi się jakoś rozparcelować tą paczkę, ale zobaczcie, że nadal nic nie widzę, co jest w środku, bo wszystko jest mega zabezpieczone folią, więc mam nadzieję, że oznacza to, że będą tam w środku jakieś cenne rzeczy. Chyba, że wysłała mi tylko samą folię. Taka opcja też może być. O, teraz trochę kartonu. O, jeszcze trochę kartonu. O, jeszcze trochę folii. Okej. Tutaj nie są same kartony. Dobra, pokażę wam tak trochę. O, widzicie? To jest, słuchajcie, pełna paczka dobroci, naprawdę. Bardzo ładnie od niej pachnie, więc na pewno będzie, znaczy w sensie, no już widzę, że jest tu jakieś jedzenie. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest, słuchajcie, banan! I to dwa banany! Ale w ogóle beka, bo ja takie coś mam już. Nie wiem gdzie, ale gdzieś mam, ale słuchajcie, bananów nigdy za mało. A, tu jest podpisane! Otwórz banana! Co ona tam schowała? To dobrze, że napisała, bo bym na pewno nie sprawdziła, nie? Go. Tylko bym odłożyła od razu. Dobra, co my tutaj mamy? Jezus Maria. Ja myślałam, że tu są prawdziwe pieniądze. Ja myślę, co? Po co mi Muffina tyle stóp wysłała? O co tu chodzi? To jakiś, wiecie, filmik sponsorowany jest czy coś takiego? O, coś mi tam spadło, ale dobra, to nieważne. To pewnie z mojego biurka jakieś śmieci. Patrzcie! To dla Grażyny pieniądze są! Oczywiście, słuchajcie, to są sztuczne, no nie? Aha, do nauki i zabawy. A ja myślałam, że tu jest napisane do nauki zarabiania. Dla tych osób, które nie czają bazy, o co w tym chodzi, to wiecie, banany to banda banan, no nie? I pieniądze to pewnie właśnie są dla Grażynki na jakieś wspaniałe promocje, żeby mogła sobie coś kupić. Jest tu, słuchajcie, jeszcze mały kurczaczek! A może ta paczka miała być na Wielkanoc? Ale nie, ja jej tak... Ja ją dostałam po Wielkanocy, na pewno, bo aż tyle u mnie nie leżała. Aż tak długo nie czekała na nagranie. To jest, słuchajcie, pojemnik na banana, wiecie, jak chce się go gdzieś zabrać ze sobą. Sprawdzę, czy tutaj też niczego nie ma w środku, bo wiecie, już różnie bywa, wolę wszędzie sprawdzać. Kolejną rzeczą i tym razem słodyczową jest, słuchajcie, całe wielkie opakowanie mamby, więc na pewno sobie je wciągnę nosem, no nie? Dobra, i co my tutaj mamy dalej? Jest więcej, słuchajcie, kurczaczków. Teraz, słuchajcie, naprawdę się zastanawiam, czy to miała być paczka na Wielkanoc? Może miałam ją dopiero na przyszłą Wielkanoc otworzyć, wiecie, za rok, no nie? Mam też, słuchajcie, Grześka. Grześki są bardzo spoko, ale jestem ciekawa, czy pamiętacie, jakie moje są Grześki ulubione.
ktoś z was wie, bo ja kiedyś o tym mówiłam, na pewno. Tylko nie wiem, czy na YouTubie, czy na Instagramie moim przypadkiem, ale wiem, że mówiłam. Ulala, moi drodzy, patrzcie na to! Burger! Mały burger, ale to tak naprawdę jest big burger. Przeważnie te burgery, wiecie, są takie mniejsze, a ten jest naprawdę wielki. Ale ładnie on wygląda, patrzcie. Patrzcie, jaki piękny! Oh my god! Aż go muszę ugryźć, bo nie wytrzymie. Ojej, jakiś ładny! Przykleją mi się do zębu! Ojej, nie ugryzę go, zęby mi wypadną. Hej! Oh my god, co się dzieje? Dobra, chyba mam lekki problem z jedzeniem burgerów, w ogóle wypadł mi tutaj ser, no nie? Masakra, chyba się w ogóle cała obśliniłam już. Lecimy dalej, moi drodzy. Nie, no to jest, słuchajcie, kolejna rzecz świąteczna. Dobra, Mufina, musisz napisać w komentarzu, czemu tu są wielkanocne rzeczy. Czy ja naprawdę się z tą paczką spóźniłam, czy coś? I tu jest, słuchajcie, też karteczka Otwórz mnie. W ogóle zobaczcie, jak to jest sznurkiem zakręcone. Jesus Christ. A, to może rozwinąć trzeba. O, to też nie głupi pomysł, no nie? Żeby rozwinąć sznurek. No rozwiń się, rozwiń się! Dobra, oszukam trochę system i utnę. Mam nadzieję, że tragedii nie będzie. Uwaga, co tu będzie w tym jaju? Jesus Christ, więcej kurczaków? Mufina, o co ci chodzi z tymi kurczakami? Ty masz hodowlę kurczaków, czy co? No patrzcie, matko jedyna! Tak w ogóle swoją drogą, to moja mama ma kury prawdziwe i miała też jakiś czas temu kurczaczki normalnie i może teraz nawet niedługo będzie miała znowu. Tylko to nie są takie, wiecie, normalne, duże kury, tylko ma takie bardziej ozdobne. Ja to chyba muszę mojej mamie zanieść, no nie? Jak któraś kura nie będzie mogła mieć własnych kurczaczków, żeby, wiecie, żeby się wykluły z jaj, to się podłoży te. Tu jest naprawdę mega dużo rzeczy. Oh my god. Czy to są wszystko słodycze? To są, słuchajcie, słodycze. Jakieś bananowe pianki. I tu jest podpisane Banda B, że Banda Banan. Ojej, a dobra, słuchajcie, mam tyle tych słodyczy, że naprawdę muszę się podzielić tym z Werką, Aferką i z Adrianem. Tu zobaczcie, jakie śmieszne słodycze są. To aż to otworzę, wiecie, i spróbuję, bo... Co tam w środku jest? To żyje? To jest kwaśne. To jest mega turbo dziwne, bo na początku smakowało jak opłatek. Taki, wiecie, owocowy opłatek. A później w środku miało coś takiego kwaśnego, ale bardzo dobre. Wow, fajne. W ogóle to się chyba nazywa kwaśne UFO, czy coś takiego. I tak nawet wyglądało, ale dobre. O matko, o matko. Czekajcie, co tu się dzieje, bo tu się coś połączyło. Albo tak miało być. Mam kolejną karteczkę i jest tu napisane Team Marchewka. Zostałaś właśnie oficjalnie przyjęta do teamu. Team Marchewka? Ja oglądam filmiki Mufiny niektóre, ale... O co chodzi z teamem Marchewka? Sorry, że nie wiem, ale nie wiem. Musicie mi, widzowie, wytłumaczyć. Dobra, uwaga, przymierzamy okulary królika. Ale są brudne, ojeja. Popalcowane, wiecie. Jak, moi drodzy widzowie, czy wyglądam jak królik? I tu jest, słuchajcie, jeszcze marchewka. Tylko że to jest notesik marchewka. To jest taki, wiecie, o! Wow! Ale fajne to jest, podoba mi się. Jaki ładny ten notesik jest. O, ja nie mogę. Jakie ładne rzeczy dostałam. Dziękuję. Chciałam wydać jakiś dźwięk jak królika, ale nie wiem, jakie króliki dźwięki wydają. Króliki robią tylko, jak się czegoś boją, to robią tak. Tak właśnie krzyczą, bo kiedyś miałam królika i tak krzyczał. Mam już tutaj taki burdel na stole, że to się w głowie nie mieści. O nie, wysypują się rzeczy. I słuchajcie, tu jest jeszcze więcej słodyczy. Jest wielki Chupa Chups. Mufina, czy ty chcesz mnie utuczyć, żebym była jak wielka świnka z Minecrafta? Szerokokątna, szerookooczna. Tu są, słuchajcie, jeszcze pianki. Ale pianki akurat są poczko, żeby, wiecie, na jakieś kakałko sobie położyć czy coś takiego. Mam tutaj karteczkę, zaraz ją przeczytam, tylko pokażę wam jeszcze, co mi tutaj spadło, bo spadł mi Milka Secret Box, ale coś tu też jest napisane. Znajdź kolejnego robota! Dobra, to jest, słuchajcie, nowe pudełeczko. Otwieram je i uwaga, patrzcie! Patrzcie, jak się znajduje robota. Czekajcie, gdzie jest robot? Tutaj czy tutaj? Patrzcie, patrzcie, jaki robot. No dobra, to nie robot. Ale prawie!
To jest ta krowa, no nie? To jest krowa. I w ogóle wydaje mi się, że ja właśnie chyba jej nie mam. Chyba mi jej brakowało. Ale jazda, ale fajnie. Ale przyznajcie, że byłaby niezła beka, gdybym otworzyła jedno pudełko i od razu robot by wyskoczył, no nie? Dobra, przeczytam wam tutaj karteczkę. Hejka, mam nadzieję, że ta paczuszka ci się spodoba. Serduszko narysowane. Znajdziesz w niej parę niespodzianek oraz rzeczy ze sklepu Mufinki. Takie jak kubek, kitkowa świeczuszka, breloczki holograficzne, naklejki, a do tego wszystkiego słodyczy. No, że jest dużo słodyczy, to już wiem. Na umilenie dnia, całuski, Mufina i kitek. Dobra, czyli to jednak też jest paczka od kitka, więc jednak kitek też mnie chyba lubi, bo w ogóle swoją drogą nie wiem, czy wiecie, ale ja się z Mufiną i kitkiem widziałam kilka razy i pierwszy raz się z nimi spotkałam, jak oni tutaj byli akurat w Gdyni. I powiem wam, myśmy jakoś tak, wiecie, ze sobą nie utrzymywali mega kontaktu, w sensie znaliśmy siebie z YouTube'a, czasami coś tam na Instagramie do siebie napisaliśmy, ale wiecie, no nie wiem, nie rozmawialiśmy przez telefon, albo wiecie, nie pisaliśmy nie wiadomo przez ile czasu na tym Instagramie, no ale się tak złożyło, że Mufina właśnie tutaj była z kitkiem w Trójmieście, więc stwierdziliśmy, no trzeba się spotkać, no nie? No i słuchajcie, spotkaliśmy się i naprawdę oni są tak czaderscy. Nie spodziewałam się, że wiecie, można z kimś taki fajny kontakt załapać, wiecie, od razu na jakby vibe, no nie? Poczuć? I przyznam wam się szczerze, że wiecie, no ja nie często chodzę na jakieś takie spotkania z innymi youtuberami i tak dalej. I się, wiecie, obawiałam, że pójdę i będzie, wiecie, jakaś stypa czy coś. Tak mówię, dobra, pewnie tam zjemy coś, posiedzę 2 godziny i jedynie będę się zbierać do domu, nie? No bo to wiecie, różnie może się trafić. Rozmowa może się nie kleić i no i się nie chce gadać ze sobą, no nie? Tak nam się dobrze ze sobą rozmawiało i się śmiało i żartowało, mieliśmy tyle różnych tematów, oplotkowaliśmy wszystkich. Tak, moi drodzy, oplotkowaliśmy wszystkich, was też. I tak jak na początku myślałam, że wiecie, dobra, pewnie 2 godzinki spotkania i elo, to chyba 6 godzin to spotkanie trwało? 5 czy 6 godzin zmienialiśmy różne lokalizacje, restauracje, bo już nam jedną zamknęli, to poszliśmy do drugiej. Mówię wam, po prostu totalny sztosik. Bardzo się cieszę, że ich poznałam. Później jeszcze się z nimi raz spotkałam w Warszawie i z tego co wiem, chyba niedługo znowu będą w Trójmieście, więc na pewno znowu się spotkamy i może teraz coś, wiecie, nagramy ze sobą, bo ja już raz u Mufinki na filmie i u Kitka chyba też wystąpiłam, ale u mnie jeszcze nigdy nie byli, więc może ich tutaj zaproszę. Kolejny, słuchajcie, Grzesiek. Mini Knoppers. Serio, tyle słodyczy, że ja cię kręcę. A tutaj? Co to jest? O matko, jakie to jest... Chciałam powiedzieć cute! Patrzcie, co to jest! To jest pająk! Bo zobaczyłam najpierw tego małego lizaczka i mówią, jaki cute lizaczek! A tu jest... Boże! A to nie jest pająk! Fuj, to wygląda serio jak żywe. To jest mrówka, widzicie, ale jak to wygląda? Jak prawdziwa, wielka, jakaś gigantyczna mrówka. Matko jedyna. Serio, przestraszyłam się tego. Dobra, tutaj coś wystaje śmiesznego. To jest z psiego patrolu. Tu się chyba wkłada te cukierki i one później mu przez twarz wychodzą, czy coś takiego? Jedynie kiedyś to na jakimś filmiku przetestuję. Jak to działa? Czekajcie, co tu jeszcze mamy? Tu jest, słuchajcie, jeszcze pełno cukierków jakichś w środku. Jest jakieś jajo. Jajo? Jest napisane, że serce z mlecznej czekolady. Puste w środku. Jak moja głowa. Ale czekajcie, czekajcie. Ja się czuję tutaj coś oszukana. To wygląda jak jajko, a nie serce. Ja muszę to sprawdzić. Jakie serce? A dobra, jednak serce, patrzcie. Tylko takie trochę podłużne, no nie? Ale ma ten, kudeczkę tutaj, żeby wiecie, nie każdy je może otworzyć. I w ogóle, ja nie wiem, czy one jest takie puste w środku. Wydaje się dosyć ciężkie. Coś tam chyba jednak jest. I teraz, moi drodzy, chyba w końcu przychodzę do rzeczy ze sklepu Mufinki, bo tak, Mufinka z Kitkiem otworzyli sklep swój własny. Trzymam za nich kciuki. Chciałam tak kciuka pokazać. Trzymam kciuki, tak się pokazuje. Trzymam za nich kciuki, żeby im się dobrze, wiecie, powodziło i żeby fajne rzeczy mieli. O, i to jest, słuchajcie, ta świeczka. Ja już ją widziałam, tą świeczkę, no w sklepie, no nie? Ale byłam ciekawa, jak to pachnie. I to jest, moi drodzy, kitkowa jagoda. Teraz w moim domu będzie mi pachniało kitkiem. Mufina, nie będziesz zazdrosna? Dobra, ale mam dzisiaj odklejkę, nie? Sorry, wybaczcie, że jakieś głupoty gadam. Dobra, powąchajmy to. Trzeba się z tym sztachnąć.
Pachnie jagodą, potwierdzam. Robi wrażenie! Ale nie, serio, bardzo ładnie pachnie. Tu jest jeszcze napisane, że jest, zobaczcie, ręcznie robiona i zobaczcie, jak ona tutaj ładnie wygląda. Ma normalnie łapeczki. Ale prawdziwego testa będę musiała sobie, wiecie, zrobić, jak odpalę po prostu tą świeczuszkę w domu. I zobaczymy, jak będzie mi kitkiem pachniało w domu. Tu jeszcze tak ładnie coś jest zapakowane. Tu jest kubek! Oh my god, so sweet! So cute, patrzcie, jaki ładny! I serduszko ma zamiast ucha, takiego zwykłego. I tutaj jest pełno mufinek. Cyk, cyk, cyk. Pełno różnych obrazków. Tu nawet jest podpis Mufina. Jestem ciekawa, czy Mufina sama rysowała te mufinki tutaj, te obrazki. Wydaje mi się, że mogło tak być. Bo ja niestety moich rysunków w moim sklepie, które są, no sama nie rysuję, bo nie potrafię. Ale gdybym umiała, to bym rysowała. A Mufina, z tego co wiem, rysuje bardzo ładnie, więc to mogą być naprawdę jej rysuneczki. I co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, tu są jeszcze jakieś słodycze. Tu jest jeszcze... Co to jest? To jest super spray. Chyba taki kwaśny. I co, ja mam to wypić to? W sensie... Zapomniałam słowa, do buzi, do buzi. Jezus, ja ci mam odklejkę, taką szkoda gadać. Ale zobaczcie, ten chłopak, który jest tutaj na obrazku, pokazuje, żeby tym strzelać, wiecie, w kogoś. Ale ja se strzelę tym do buzi, a co mi tam? Dobre. Albo nie wiem, czy dobre. To na pewno jest do jedzenia? Płynne słodycze w sprayu o smaku owocowym. Dobra, czyli jednak nie umrę od tego. Słuchajcie, jeszcze tutaj jakieś rzeczy są. Matko jedyna. Ja myślałam, że tu będzie z 5 rzeczy i tyle, bo ta paczka taka, wiecie, no, nie była jakaś gigantyczna, ale tyle się tutaj rzeczy zmieściło, że ja cię kręcę. Tu jeszcze, zobaczcie, dostałam balona takiego śmiesznego, ale fajny. Kiedyś go będę musiała na jakiś odcinek sobie napełnić, w sensie nadmuchać, wydmuchać go czy coś takiego. I tu mamy, słuchajcie, kolejne jajucho. I tu jest oczywiście też karteczka, otwórz mnie. Więc otwieramy. Breloki! Oh yeah! To też są ze sklepu! Patrzcie! Jest jeszcze kolejna kura! Serio, nie wiem, o co chodzi z tymi kurami. A tu jest coś podpisane! To jest kura Andrzej! Andrzej! Nie wiedziałam, że tak się nazywasz! Ale zobaczcie, serio, jest podpisane Andrzej! A o co z tym chodzi? Czemu ta kura się nazywa Andrzej? To słuchajcie, jeżeli ta jedyna kura spośród tych wszystkich ma imię, to ja ją muszę, wiecie, na jakieś honorowe miejsce posadzić. To oznacza, że to jest jakaś specjalna kura. Siedź tu. O, pięknie. Ten kurczak robi wrażenie! Dobra, moi drodzy, tu mamy jeszcze breloki, zobaczcie. Jest przepiękna mufina. Jest... kitek minecraftowy, proszę bardzo. A, jest też mufina. A to nie to minecraftowe czy to robloxowe? Nie, no minecraftowe, no nie? Tak chyba minecraftowe postacie wyglądają. Nie wiem, dawno Minecrafta nie grałam. I kolejna jeszcze, zobaczcie, mufinka. No, ja na pewno te breloki sobie poprzyczepiam do kluczy, bo aktualnie jeden właśnie, który miałam, jakiś tam, nie wiem, chyba ze Spider-Manem czy coś takiego, to gdzieś zgubił mi się. Oderwał mi się i się zgubił, więc na pewno sobie przywieszę. Słuchajcie, i to jest, moi drodzy, chyba ostatnia już rzecz. Oprócz tego tu są jeszcze jakieś słodycze, to czekajcie, już wyciągnę. Pokażę wam, są, widzicie, zozole, lizaki. I serio, tyle słodyczy, że matko jedyna, co ja z tym zrobię? Andrzej! Gdzie Andrzej spadł? Andrzej! Andrzej, siedź tu! Nie. Andrzej mnie chyba nie lubi. I moi drodzy, naklejki holograficzne, patrzcie. Ja cię kręcę, jak one się świecą. Fajne to wygląda, naprawdę fajnie. Ja też w swoim sklepie mam naklejki, ale wiecie, ale zwykłe. A takich holograficznych to ja jeszcze nie widziałam. Robią wrażenie. To by było, słuchajcie, wszystko. Wszyściutko. Ja naprawdę mega dziękuję za tą paczkę, mufince i kitkowi. I szykuję dla was w takim razie też paczuszkę jakąś fajną, tylko muszę jeszcze, wiecie, wymyślić, co tam włożyć. Andrzeja na pewno nie oddam, no chyba, że Andrzej będzie chciał wrócić z powrotem do Mufiny. Taka opcja też może być. I jeżeli macie jakieś, wiecie, pomysły, co mogłabym przekazać Mufinie i Kitkowi właśnie w tej paczce, to piszcie koniecznie komentarze, to wtedy wezmę to pod uwagę. Może, a może właśnie, może napiszcie, co wy byście chcieli Mufinie dać i Kitkowi i ja wtedy, słuchajcie, to kupię i włożę to w waszym imieniu jakby, że nawet ostatecznie, wiecie, nikt podpisze, że to jest od was. To jest czederski po... Ale po...
pomysł wymyśliłam. Z tego można całą serię filmów zrobić. Przysięgam. Ja to czasami mam łeb. Łeb jak sklep. Dobra, słuchajcie, jeżeli wam się taki pomysł spodoba, to wtedy piszcie komentarze, łapki w górę zostawiajcie, subskrybujcie ten kanał i tyle, i tyle, i bye bye!